Gdynicy jadą, nie mogą cię co, do Wiednia, Paryża, do Tyno. A ja się z Lwowa nie ruszam za wku, za skarby na skarżkie wód. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Ty, Lwowy, Lwowie, gdzie śpiewy przy tulu i płucu wysku. Ty, Lwowy, Lwowie, i bogacz, i dziad, to co za pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten grób, jak sobczyk kulada i mnio. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko w Lwowie. I szkoda katania po co też mógł, nie ma jak dwóch. Uśmiwi się dużo ładniejszych jest miast, lecz Bóg to jest jeden na świecie. I z niego wyjechać, tak gdzieś ja bym mógł, ta mamcio, ta skaż mnie, Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Lwowie. Gdzie śpiewem tytulu i budzę ze snu. Tylko w Lwowie. I bogacz, i dziad, tu słosa pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten gród, jak sokczyk kulada i mniut. I gdybym się kiedy urodzić miał znów, tylko w Lwowie. I szkoda gadania, i co chcesz tu, nie ma jak tu. Fajno, gdy harmonia gra, wierowi pod pachy Bóg ci zdrowie da. Wszędzie braci hulaj, grudek kliparu, posadika tulaj, nima jak na ślub. Szpany, graby, kryt, pazury, trzymaj fason swój jak śpić. Drogi nasze, tajoj śpiewaj, lwów nasz lwów, ta reszta pic. Kochaj braci fajno, lwowski kubi trój. Lepszych nie ma w świecie, więc Lwów kochaj swój. Na leciaków, gdy wylizisz, ta joj, wszędzie słyszysz ten świst. Leciakowski hymn, już muzyczka gra, śpiewa z nami nasze wiary ćma. Siup, ulej braci fajną, gdy harmonia gra. Pierbaby pod pachy, Bóg ci zdrowie da. Wszędzie braci hulaj, grudek kliparu, usalika tulaj, nie ma jak nasz lwów. Szpany, graby, kryt, pazury, trzymaj fason swój jak śpić. Drogi nasze, tajoj śpiewaj, lwów nasz lwów, ta reszta pic. Kochaj braci fajno, lwowski kubi trój. Lepszych nie ma w świecie, więc Lwów kochaj swój. Kamień na kamieniu kamienia, na tym kamieniu jeszcze jeden kamień. Kamień na kamieniu kamień, a na tym kamieniu jeszcze jeden kamień. Leciakowski hymn, już muzyczka gra, śpiewa z nami nasze wiary ćma. Ule braci fajno, gdy harmonia gra, wierbaby pod pachy, Bóg ci zdrowie da. Wszędzie braci hulaj, grudek kliparu,
усалі катурай, німа як наш Львов. Шпани, граби, кріп, пазури, чи май фасон свой, як шпіт. Дорогі наші, та йой шпівай, Львов та Львов перештапіт. Охай, браті, файно, львовський кубіт руй, лепших німа в світі, він Львов, охай, свой. Deszczowe i ponury, z cytadeli idą z góry, szeregami boskie dzieci, idą tułać się po świeci. Z dala widać już niestety wieże kościoła Elżbiety. Więc już zbliża się nam odjazdu czas, choć uściska jeszcze raz. Więc już zbliża się nam odjazdu czas, choć uściska jeszcze raz. Dzień wyjazdu już nadchodzi, matka z płaczu się zachodzi, z żalu ściska biedną głowę. Pan komendant ma przemowę, na granicy Czarnogórza czeka ich mitręga duża, bo już na nich tam czeka srogi wróg, a więc prowadź, prowadź Bóg. Bo już na nich tam czeka srogi wróg, a więc prowadź, prowadź Bóg. Hej koledzy, dajcie ręce, może was nie ujrzę więcej. Może wrócę ciężko ranny, lub dostanę krzyż drewniany. Może na mogiła stanie, gdzieś w wąwozie na Bałkanie. Może uda się, że powrócę z dróg i zobaczę miasto Lwów. Może uda się, że powrócę z dróg i zobaczę miasto Lwów. Już w wagony siadać każą, już żeś otoczony strażą, już ci koce i chleb znoszą, a muzyka gra Bartoszu. Słychać świst lokomotywy, dajcie powrót mi szczęśliwy. Boże, pozwól mi dożyć chwili tej, bym do Polski wrócił swej. Boże, pozwól mi dożyć chwili tej, bym do Polski wrócił swej. A słonko wciąż świeci dla innych. Cały świat człowiek oprzyt dokoła pokazuje i woła na winnych. Każdy wróży w powieki i mówi ci tak, to nie może trwać wieki, ich trafi raz szlak. Ale nikt jeszcze nie wie jak, kiedy i gdzie, a tymczasem w Lwowi jest źle. Lwów, kochany Lwów,
jedno słowo, a tyle ma treści. Znów, kiedyż to znów, kiedy Lwów ujrzy znowu nareszcie, kiedy prośby mej spełnią się słowa, kiedy Słonku zaświeci na Lwowa, kiedy Bakiar zaśpiewa nam znów, między Lwowa niech żyje nasz Lwów. Dzisiaj z ochotą kulał wosu piechotą do Lwowa. Wskaż mi Bóg, ta ja mówię wam szczerze, niech każdy z was wierzy w te słowa. Jak jesteśmy w Lwowie, człowiek ciałem jest tutaj, a duszą jest tam, gdzie tak samo balaka i hrabia i goj, z jej rączki zawącił krajom. Znowu nareszcie, kiedy prośby mej spełnią się słowa, kiedy Słonku zaświeci nas. Zastanujemy się teraz na taką symboliczną grotę świętego Onufrego. Już w wieku XIV na tym wzgórzu była wybudowana pierwsza murowana świątynia zaprojektowana przez Beringa. No niestety do naszych czasów nie przetrwała. Na początku XVIII wieku była w podupadłym stanie, trzeba było wymurować nowe. Cerkiew, którą Państwo dzisiaj widzą, została pobudowana w połowie XVIII wieku, zaprojektowana przez Bernarda Merety. Do świątyni prowadzą dwubiegowe schody, uwiększone alegorycznymi postaciami. Portal nad portalem, dwie ogromne rzeźby ojców kościoła Leona i Atanazego. U góry na aptyce pełen ekspresji i dynamiki konny posąg świętego Jerzego walczącego ze smokiem. Te trzy rzeźby są to rzeźby Jana Jerzego Pińskiego. Proszę Państwa, w 1996 roku w Lwowie, w którym pastorzeczył Marysek, otwartą muzeum rzeźby barokowej i tam możemy podziwiać dzieła tego. Za moment Państwo wejdą sobie do wnętrza cerkwi. Proszę zwrócić uwagę na ołtarz główny. W ołtarzu głównym obraz kazanie Pana Jezusa na krzyżu. Również tutaj Państwo w tej cerkwi zobaczą taki nietradycyjny ikonostas. Ikonostas Anioł. Tak? Tak.
Zapolska. Gabriela Zapolska mieszkała we Lwowie niedaleko cmentarza Luczakowskiego. Tutaj pracowała, tutaj pisała, tutaj marzyła. Takim największym marzeniem Gabrieli Zapolskiej było być znaną aktorką. Jej marzenie nigdy się nie spełniło. Nigdy nie była tak znana na przykład jak Helena Modrzyjewska, ale na pewno spełniła się jako pisarka. Pisała bardzo wiele. Tutaj mamy wymienionych 56 powieści i utworów dramatycznych, które napisała Gabriela Zapolska. No i oczywiście najbardziej znanym jej dziełem jest tragifarsa Moralność pani Dulski. Najlepszą odtwórczynią roli głównej, czyli panią Dulską, była Anna Gostyńska. Anna Gostyńska była przyjaciółką Gabrieli Zapolskiej. Ich ostatnią wolą było być pochowanymi obok siebie. No jak Państwo widzą, ich ostatnia wola została spełniona. Tyle, że w 1971 roku dostały towarzystwo miłego pana pomiędzy siebie. No niestety za czasów radzieckich nikt nie liczył się nawet z czyjąś ostatnią wolą. Proszę Państwa, Gabriela Zapolska miała dosyć trudny żywot. Kilkakrotnie była mężatką, zawsze były to związki nieudane. Urodziła córeczkę, córeczka jej zmarła. Załamała się psychicznie, chciała popełnić samobójstwo, została odratowana. No i miała ciężkie życie. Niektórzy twierdzą, że miała bardzo trudny charakter. Nigdy nie była piękną kobietą, ale miała w sobie coś, że potrafiła w sobie zakochać każdego mężczyznę. No ja się śmieję, że po śmierci też potrafiła przyciągnąć do siebie jednego z mężczyzn. Co ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój orzeł biały, Władysław Wełza? Przejeżdżaliśmy ulicą Zimurowicza, pod numerem 16 właśnie mieszkał tam Władysław Wełza, mieszkał niedaleko. Zakładano takie duże, ogromne rondo i przy tym rondzie chowano najbardziej zasłużonych. No byli to przeważnie prezydenci miasta. W oddali widnieje grobowiec z lwem odwróconym do nas tyłem. Spoczywa tam były prezydent miasta Lwowa Tadeusz Żółtowski. Jego syn zginął w Katyniu. Tutaj spoczywa były prezydent miasta Lwowa Włodzimierz Małachowski. Właśnie za rządów Małachowskiego we Lwowie bardzo wiele się działo. Wtedy to ruszył pierwszy tramwaj elektryczny. Wtedy to pobudowano gmach opery lwowskiej. Ze schowaną twarzą i z rękoma wysuniętymi do przodu. Ten grobowiec zaprojektował Kazimierz Stanisław Ostrowski. Ten sam, który zaprojektował grób nieznanego żołnierza w Warszawie i pomnik Władysława Jagiełły w Nowym Jorku, a spoczywa tutaj Piotr Mirowski, autor słynnej sześciotomowej historii i literatury polskiej. Po dzień dzisiejszy młodzież na studiach czerpie wiedzę z jego źródeł. Notnicka. Początkowo Marię chciano pochować na skałce, ponieważ były to dosyć trudne czasy. Więc postanowiono złożyć zwłoki Marii na cmentarzu Łyczakowskim. Pierwotnie spoczywały one w grobowcu byłego prezydenta miasta Lwowa, Michała Michalskiego. Dopiero po 12 latach Urząd Miasta wydziela specjalne, honorowe miejsce dla Marii Konopnickiej. Tutaj mamy bardzo ładny urywek z wiersza Marii Konopnickiej pod tytułem Na cmentarzu. Wreszcie wybowa o takie mogiły, które łez nie chcą, nie skarg, nie żałości, lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły, na dzień przyszłości. Proszę Państwa, zawsze tutaj jest dużo wieńców, zniczy, bardzo często. No to jest zrobiła, ma to mnie. Jednego z najładniejszych w Europie. Ja, jako wykładowca. Na Uniwersytecie Lwowskim również zdobył tytuł profesora. No, jak Państwo widzą, nie żył długo i zmarł tuż po zakończeniu II wojny światowej. Ci, którzy karmili wszy, mieli glejt chroniący ich przed wywózkami i represjami. Między innymi Stefan Banach był aresztowany wraz z profesorami lwowskimi, którzy zostali rozstrzelani na wzgórzach góleckich. Stefana Banacha zwolniono, ponieważ właśnie był karmicielem wszy i tuż po wojnie. Proszę Państwa, mijaliśmy przy ulicy Akademickiej kawiarnię szkocką, właśnie w której spotykali się matematycy na czele z profesorem. Pierwotnie na blacie stoła pisali sobie swoje zadania matematyczne, ale wyszło to do pracy. Więc żona Stefana kupuje specjalny zeszyt, który był przeporowany z Ojnera. I jeżeli brał ten zeszyt, spisywał to zadanie, tak powstała syn Szczepanowskiego. Stanisław Szczepanowski był pionierem przemysłu naftowego. Z młotkiem geologicznym przemierzył góry Karpaty wzdłuż i wszerz. I dlatego po jego śmierci jego przyjaciele wybudowali mu taki nagrobek w kształcie góry. Te głazy zostały sprowadzone z Karpat. Widzimy piękne popiersie dłuta Grzegorza Kuźniewicza, a u góry orła przygotowującego się do lotu.
Państwa, to co najładniejsze mamy na zakończeniu tego dużego, ogromnego ronda. Jest to grób Juliana Konstantego Ordona. No i Ordon zawsze nam się kojarzy z redutą Ordona Adama Mickiewicza. I bardzo dobre skojarzenia mamy, tyle że u Mickiewicza Ordon zginął. W rzeczywistości Ordon nie zginął. Ordon wyemigrował do Florencji, we Florencji pracował jako wykładowca. W podeszłym wieku popełnił samobójstwo. O ile jego życzeniem było spocząć na tym cmentarzu, zwłoki jego zostały sprowadzone do Ordona. Nagrobek dłuta Tadeusza Baroncza, przedstawiający nam, widzą wszystko w podupadłym stanie. Za czasów radzieckich na cmentarzu Łyczakowskim nie prowadzono żadnych prac restauratorskich. Wszystko było niszczone i dewastowane. No, dożyliśmy piękniejszych czasów. Jak Państwo widzą, główne aleje zostały wyłożone kostką. Niektóre grobowce zaczęto odrestaurowywać. No, chciałoby się uwierzyć, że takie rzeczy z czasem zostaną zakonserwowane. Lata temu zostało odrestaurowanych 4 nagrobki polskie, to zostały 4 ukraińskie za kosztem. Seweryn Goszczyński w Lwowie mieszkał u schyłku swoich lat. Tutaj zmarł. Tutaj oczywiście został pochowany. Po jego śmierci zostaje ogłoszony konkurs. Konkurs zwycięża bardzo młody wtedy, Julian Markowski. Jest to jego pierwsza praca, jak Państwo widzą, bardzo udana. Na wysokim postumencie siedzi sobie Seweryn Goszczyński. Z boku mamy wymienione najważniejsze utwory. Najbardziej znanym będzie Zamek Kraniowski. Dookoła różnego rodzaju kartusze. Tutaj mamy herb Polski, Litwy i Rusi. Rzecz. Wyemigrowali do Wiednia i do Stanów. Dziś wnuk Baczewskiego kontynuuje te tradycje w Wiedniu. W Lwowie niestety po pysznych nalewkach pozostały tylko puste butelki. Poświęcony Katarzynie z Osolińskiej Jabłonowskiej. No i dookoła ratusza mamy 4 śliczne fontanny. Proszę Państwa, na cmentarzu Łyczakowskim spoczywa dużo ludzi, którzy nie urodzili się w Lwowie, nie zmarli w Lwowie, ale ich życzeniem było spocząć na tym cmentarzu. Tak również było ze słynnym malarzem Arturem Brodgerem. Artur Brodger urodził się w Otyniowcach. Do Lwowa przybył jako młody człowiek. Tutaj poznał bardzo młodą, wtedy 16-letnią Wandę Monet. Zakochali się w sobie, byli bardzo szczęśliwi, ale ich szczęście nie trwało długo, ponieważ Artur Brodger zmarł przedwcześnie w wieku 30 lat. Zmarł we Francji, w Pirenejach. Dlaczego tam? No jak to zwykle bywa z tą miłością, bogatego i biednego, nie? Wanda Monet była z bogatego rodu. Artur Brodger był biedny. Rodzice Wandy nie chcieli zgodzić się na ślub, chyba że pod warunkiem, że Artur Brodger zarobi tyle pieniędzy, że wystarczy to na utrzymanie ich córki. Więc Artur Brodger wyrusza do Paryża, do Francji, ażeby zarobić tam pieniądze. No, niestety, nie zarobił tych pieniędzy. Tam zmarł. No, przyprawił tylko Wandzie troszeczkę kłopotu, ponieważ po śmierci Wanda przypomina sobie słowa, które wypowiedział podczas jednego ze spacerów alejkami tego cmentarza, że chciałby spocząć w cieniu tego drzewa lub w cieniu tego krzyża, więc Wanda robi wszystko, żeby sprowadzić jego zwłoki. Nie było to łatwe, rok 1867. Wanda sprzedaje wszystkie swoje kosztowności i prosi rodziców o połowę posagu i otrzymuje go. Również w załatwieniu wielu spraw finansowo pomaga jej wtedy Kornel Ujejski i po 7 miesiącach zwłoki Artura są sprowadzone do Lwowa. Również po śmierci Artura Wanda prosi ich przyjaciela, Parysa Filipiego, ażeby wykonał nagrobek. Dziś możemy podziwiać piękną rzeźbę. Tutaj z korzeni wyrasta krzyż. Ale krzyż, jak Państwo widzą, taki, że nie daje dalej żadnych gałązek, żadnego życia. Młoda, klęcząca, zasmucona panna, czyli Wanda Monet. Sokół, znak miłości i wierności. Pęknięta lira, złamana paletta, znak przedwcześnie zgasłego talentu mistrza. Czaszka, śmiertelny memento. Medalion naszkicowany ręką Wandy Monet. I z boku mamy księgę, na której została wypełniona tylko jedna strona. Tak jakby autor chciał nam podkreślić, że gdyby Artur Brodger przeżył, na pewno wypełniłby więcej stron tej księgi. A zostały tutaj wymienione najważniejsze cykle malarskie, które malował Artur Brodger. I mamy tutaj wymienione takie tematy jak Warszawa, Polonia, Lituania, wojna, zimowe wieczory i inne. Po śmierci Artura Wanda wychodzi za mąż za Młodnickiego. Z Młodnickim miała kilkoro dzieci, przeżyła bardzo długo. Tutaj przechodziła do późnej starości, ażeby zmówić zdrowaśkę.
wychodzimy tą stronę. Największe ich skupiska dziś w Zamościu i Gliwicy. Zatrzymujemy się przy grobie Ormianina Józefa Torosiewicza, który założył szkołę dla dzieci sierot ormiańskich. Dlatego wspaniały rzeźbiarz Edmund Jaskulski przedstawił nam tutaj pana Józefa, czule opiekującego się opieką dzieci. Proszę zwrócić uwagę, jak potrafił wyrzeźbić ubranka i przedstawić na rysy twarzy. Jedno z dzieci jest lekko oparte o kolano pana Józefa i wsłuchane w jego porady. Drugie niby zaczytane, ale też nadsłuchuje jego porad. Tutaj również spoczywa pierwszy zarządca tej szkoły, ksiądz Kajetan Kajetanowicz. W oddali natomiast widzimy grób Iwana Franki, pisarza ukraińskiego, najbardziej znanym dziełem którego jest utwór Kamieniarze. Dlatego na grobek ma również papież. Zatrzymujemy się przy grobach dwóch żołnierzy kościuszkowskich, Antoniego Piureckiego i Franciszki Zaręby, którzy przeżyli bardzo długo. Jeden przeżył 106 lat, drugi 112. Żołnierze kościuszkowscy na cmentarzu Łyczakowskim są rozproszeni po całym cmentarzu, ale na cmentarzu Łyczakowskim niedaleko stąd mamy taką kwaterę powstańców listopadowych. Spoczywa tam 47 uczestników powstania listopadowego. Jest tam słynny sarkofag żelaznej kampanii. Jest tutaj dużo legend i domysłów. Jedna z legend głosi, że była to aktorka, która zmarła na scenie. Kolejna legenda głosi, że panna zmarła w noc poślubną. No i tych legend możemy sobie mnożyć kto, jakie tylko potrafi. Ale co jest widoczne i istotne? Julian Markowski potrafił wyrzeźbić nawet pończoszki panny. Pięknie ułożył narzutę na jej łożu, wyrzeźbił poduszkę, ułożył włosy na poduszce. Dlatego za moment wszyscy tak obejdziemy sobie to i na nowo został odrestaurowany, a poeta pochowany na Powązkach. Napisy. Jeden pozostawili nam byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma i Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski, a napis nam głosi na przełomie XXI wieku. Pamiętajmy o przeszłości, ale myślmy o przyszłości. Tutaj mamy te ponowne otwarcie cmentarza obrońców miasta Lwowa, na którym był były prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko i były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski. Wzmocnić ukraińsko-polską przyjaźń na rzecz wspólnego europejskiego domu. Uroczyście ogłaszamy o historycznym przymierzu i porozumieniu między naszymi narodami. Proszę Państwa, ćwierć wieku temu tutaj była brama z napisem obcym z tym zbronionym. Wszyscy byliśmy obcymi, na cmentarz wejść nie mogliśmy. Dożyliśmy piękniejszych czasów, cmentarz zruin został... Lotnikom amerykańskim, ponieważ w obronie miasta Lwowa brali udział również lotnicy amerykańscy. No widzimy z lewej strony napis w języku polskim, z prawej był po angielsku, ale został zatarty. Proszę Państwa, tutaj spoczywa arcybiskup ormiański Józef Teodorowicz. Dlaczego spoczywa tutaj? Ormianie lwowscy byli mocno spolszczeni, brali czynny udział w obronie miasta Lwowa i dlatego arcybiskup został tutaj pochowany. Ale zwłoki arcybiskupa nie cały czas tutaj leżały. Po wojnie, gdy Lwów należał do Związku Radzieckiego, Polacy, którzy nie wyjechali ze Lwowa, domyślali się, co może się stać z tym cmentarzem, więc zabrali zwłoki arcybiskupa i schowali w jednym z grobowców cmentarza Łyczakowskiego. I dopiero 2 lata temu, w czerwcu, zwłoki arcybiskupa na nowo wróciły na swoje miejsce. Często są szpitale imienia Rydygiera, ale nie tylko szpitale. Lekarze w Polsce po dzień dzisiejszy dokonują operacji na żołądku właśnie według metody Ludwika Rydygiera. Miast polskich pod koniec 1918 roku. Oczywiście wszyscy zaczynają cieszyć się z odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. No, we Lwowie jest troszeczkę inna sytuacja. We Lwowie w dniu 1 listopada Polacy, gdy wychodzą na ulicę. Proszę Państwa, stąd mamy widok na całość cmentarza obrońców miasta Lwowa. Możemy sobie wyobrazić, jak wyglądałby ten łuk triumfalny, gdyby był połączony 3 kolumnami z lewej i z prawej strony. W projekcie było, że jeszcze tutaj u góry miała siedzieć orlica z orlętami. Z lewej strony mamy wymienione miejscowości, w których były toczone walki. Z prawej strony dzielnice miasta Lwowa. Sztab główny mieścił się w szkole imienia Henryka Sienkiewicza. Proszę Państwa, no, najlepiej zawsze dociera statystyka, dlatego przytoczę Państwu statystykę. Na tym cmentarzu spoczywa 2859 osób, z czego najmłodszych obrońców Lwowa w wieku do lat 17 było w sumie 1421.
w tym jeden liczył 9 lat, 7 dziesięciolatków, 2 jedenastolatków, 33 dwunastolatków, 74 trzynastolatków, jednego z trzynastolatków, najmłodszy odznaczony krzyżem Virtuti Militari, 127 czternastolatków, tutaj też w katakumbach Państwo zobaczą czternastolatka Jurka Bitczana, który zginął na terenie cmentarza Rzeczakowskiego, 257 piętnastolatków, 384 szesnastolatków i 536 siedemnastolatków. Czyli to była młodzież. Młodzież umarli, ażebyśmy żyli wolni. Proszę Państwa, teraz proponuję. Państwo wejdą sobie do kaplicy. Nie jesteśmy taki straszni, ale jesteśmy prawie wszyscy emeryci. No jednej ręki wystarczy się do policji, kto nie emerytury jest w tego wieku. Powiem tak, jak my w Polsce, wśród Was na pewno jest dużo działkowiczów, którzy działki mają, bo w tamtym roku ja oglądam telewizję, to będzie jakieś problemy z działkowiczów. No a my nie mamy tych działek, ale za to mamy dużo wolnego czasu i ten czas poświęcamy tym polskim wojskowym cmentarzom na ziemi lwowskiej. Jest zadłuży. Tutaj leży 5 zadłużaków. W tej kwaterze tutaj, jak myśleliście, aleją i drogą, co będzie w pierwszym drogu tutaj przy skręcie na Wyskotki leży Czesław Łączyński, Dowództwo Obrony Lwowa i 5 zadłużaków z kapitanem Zajączkowskim. Takie, znaczy, te grupy byli tutaj Żaków, kapitan Zajączkowski jako polski rolnicz i jego 4 podoficerowie, znani z nazwiska, a 315 leżą w Zadłużu jako nieznani pod Korganem. Wielki pomnik z krzyżem stoi. Zadłuże nazywamy jako polskie Termopili i co roku my tam sprawujemy uroczyste nabożeństwo. W tym roku będzie to 18 sierpnia, 93. rocznica. I czekamy, bo już zgłosiła przyjazd pani Mirecka, pani Maria Mirecka-Woryś, ona z domu Mirecka, z